Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Fobia. Santa Dinf na hotel. Moi drodzy, w poprzednim odcinku przenieśliśmy do jakby do retrospekcji, gdzie kierujemy bodajże tym Christopherem, aczkolwiek pewności nie mam. Pewności nie mam. Zbieramy metalowe części tej całej sfery, którą nosimy na ręce. Teraz świeci nam i wskazuje drogę. Tak więc, moi drodzy, lecimy, szukamy dalej, słuchamy w uszach szeptów, umarły, nazywają nas mordercą i nie tylko. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata fobii. Okej, moi drodzy, więc tak jak wspomniałem już we wstępie, lecimy dalej, lecimy dalej. Pada deszcz. Dobra. Okej. Coś tu się dzieje dziwnego. Nawet bardzo dziwnego, nie wiem o co chodzi. Get all the pieces. Aha, czyli najpierw... Ja pierdzielę. Znowu. Znowu mi gada do ucha. Tu zamknięta ścieżka jest. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ja nie wiem, czy my... Znaczy, tutaj byliśmy przed chwilą, ja dobrze o tym wiem, ale... Ale sprawdzić muszę, czy tu wszystko zostało przez nas wzięte, bo... Czasami niektóre rzeczy leżą tak na wierzchu, że my się ich w ogóle tu na wierzchu nie spodziewamy. Jakieś tablice, jakieś... Co? Co? Znowu mi coś gada do ucha. Nie, powiem wam, że pod tym względem klimat jest zajefajny, nie? Dobra. Jakieś mgły mi się tu robią. No dobra, ja wiem, że my tu byliśmy, ale tak jakoś sprawdzam, czy aby na pewno wszystko zostało wzięte, wszystko co możliwe. Aha, bo my poszliśmy tamtędy gdzieś. Dobra, tu nas jeszcze nie było. Tak, bo wisi tu jeszcze kłódka. Co tu jest? Capella Santa Dinfna. Bardo Mosiero. No to... Tu chodźmy. Zobaczmy, co widać z góry. Nic nie widać z góry. No i co mnie tu gromowładne straszy? Znowu jakieś dusze, coś tam się pojawia gdzieś. Czekaj, ale tu... Oho. Christ, I'm losing my mind. Cholera, tracę zmysły. Ej, no, ale dobra, no to znowu te świeże groby. Aha, czyli tak jakby widział samego siebie. I can't remember anything. Aha, niczego nie pamiętam. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że niczego nie pamiętam? No dobra. Ale to... Ej, ej, ej. Zawalone tu, o, tędy. Boże, jaka jasna ta lampa.
No dobra, no. To nas wszystko cały czas prowadzi do tej kaplicy tutaj, nie? Nie wiem, czy ta kaplica się kiedyś otwiera, czy nie? Oho. Christopher? Did you call everyone? Czy zadzwoniłeś do wszystkich? Tak. Dobrze. Jak się czują? Teraz bardziej spokojnie od czasu, kiedy z nimi rozmawiałem wczoraj. Dobrze, zapamiętaj. Nie mów nikomu, co się stało, dopóki my sami tego nie zrozumiemy. Widzimy się dzisiaj w kaplicy. No i... Okej, dobra, to ten klucz działa. W kaplicy nie ma nikogo. Co tu robisz, szklanka? Please, remain calm. As some of you may have already heard, there was an accident at the mine this morning. Wszyscy zachowajcie spokój. Jak słyszeliście, był wypadek w kopalni. Kilkoro ludzi zaginęło, ale nie martwcie się. Ja i Matthias robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować wszystkich i aby wrócili do was bezpiecznie. W międzyczasie chcę, żeby wszyscy w wiosce odpoczęli od swoich dziennych obowiązków. Jako początek proponuję toast. Czyli on ich otruł wszystkich. Ja pierdzielę, proszę, napijmy się. Za przyszłość! To on ich w końcu otruł czy zastrzelił, bo... A może jedno i drugie? Okej. X, Y. Dobra, to i A. To my tu mamy kolejny kawałek. No dobra. Czyli to mogło wskazywać drogę jakby do kolejnych kawałków. Ojoj. I o co chodzi teraz? Aha. No, dobra, dawać te schody. A pierdziele. Nie no, trudniejszych schodów do wejścia to zrobić nie mogli. No, 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 no. Proszę mnie tu nie straszyć. Dobra, czyli gdzieś tam trzeba się udać po... A tu znowu te trzaskające drzwi. Dobra. Dobra, tu chyba nic nie ma. Tak mi się wydaje. No to nie, to chyba trzeba iść dalej. Tak, zdecydowanie dalej. Ale tu nie przejdziemy, nie tędy. Aha, dziękuję. Miło, że tak o mnie mówicie. Morderca, morderca. Okej. Proszę, czyli jednak kolejny kluczyk pasuje do kolejnych drzwi, miło. Dobry. O. No i mamy. Ciekawi mnie, ile jeszcze tych części takich tu gdzieś będziemy musieli znaleźć. Pierdziele, te duchy, co się bez przerwy gdzieś pokazują. Okej.
Nie, no jest, jest wesoło. I gdzieś tutaj musimy iść po kolejny kawałek. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, cicho, cicho, bo przyjdzie dzicho. Ale to tak jakby pokazywało nam samego siebie, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje. Otwór? Nie, to się nie dzieje. To nie jest naprawdę. Dobra. Mamy kolejny kawałek. To jeszcze brakuje jednego. Jednego albo dwóch kawałków jeszcze brakuje. O, tu cała rodzina stoi. Holy shit. Wiecie wy co? Ładnie to tak. Dobra. Teraz się nam znowu Dings naładuje. Będzie nam wskazywał dalszą drogę. Okej, rozumiem. Czyli gdzieś w tamtym kierunku. My pójdziemy tutaj. Ciągle tylko nazywają go mordercą, zabójcą. Jakaś dziewczynka, proszę, to zaraz zniknie, nie? Jakim cudem? Ale jaja, dobra. Nie mam pytań. Dobra, wiem, że coś gdzieś w tą stronę, ale... Żeby na pewno. Teraz to już tak naprawdę nic nie wiadomo, nie? Bo znowu się coś pojawiło. A, czyli teraz w tę stronę, no tak, bo my wyszliśmy z tego domu, poszliśmy tam w prawo. Więc teraz idziemy już drogą, której nie znamy. O, tu coś leży od razu. Proszę. Aha, czyli to czeka, szuka własnych kawałeczków. Dobra, pewnie tu gdzieś w tę stronę, chyba że po tej wodzie nie da rady, nie da rady. To jest już przejście jakby zamknięte. Czyli tutaj niewidzialna ściana nie pozwala przejść nam dalej. Aha. Czyli tam widzieliśmy kogoś, ale... Kurde, no nie wiem, czy to już swoje... Wszystkie elementy już znalazło, czy... Czy o co chodzi? Nie, dobra, ładuje się. Okej. To cały czas gdzieś coś tutaj. Dobra, może w tym domu. Nie, ale do środka chyba wejść nie, nie można. Zobaczmy tu z tyłu jeszcze, czy da radę przejść? Nie. Nie ma nawet takiej możliwości. Także czy byśmy tego chcieli, czy nie, to... No trzeba iść w tę stronę, bo... W tę stronę i gdzieś w prawo, no bo innej opcji nie mamy. Hmm.
Cholera, no. A ten najlepiej tutaj stoi. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd gry przypadkiem, bo on powinien chyba zniknąć, nie? A nie znika. O, ten się pojawia i znika, a ten nie. Ja, a tu nie można wejść? Nie. Jednak gra zblokowana. Tak, morderca. Nie, ale naprawdę, trzeba przyznać, że te ciągłe dźwięki, które słyszymy, te szepty, nie szepty, to na dłuższą metę to potrafiłoby zrobić mindfuck z głowy, nie? Naprawdę, na dłuższą metę to... Jakby tak zostawić to człowiekowi na uszach, nie wiem, przez dzień, dwa, to idzie zwariować, nie? Cały czas próbuję iść, ale dobra, tu jest tylko możliwość zapisu. Może lepiej z niej skorzystajmy. Myślę. Lepiej z niej skorzystajmy. Nie wiem, czy to tu w końcu? Tak. Ohohoho. Ja pierdziele, co tu się zaczyna dziać? Coraz ciemniej. Mam wrażenie, że coś mi chodzi po piętach. Ja pierdziele. Jaki mindfuck. Ja pierdziele. Ostatni kawałek czyżby? To jest ta kopalnia. Morderca. Ja pierdzielę, to tak jakby wszystkie dusze się zebrały. No to jest chyba ten Matthias, czy jakoś tak. Nie no, jest grubo. Co? Nagle wszyscy zniknęli? Musiałem wrócić do kopalni. No i? Ciemność widzę. Nie. O, o, jakby kolejny rozdział. Podziemia. I podejrzewam, że teraz wracamy do podziemi tego hotelu chyba. Tak. Tutaj tą windą zjeżdżamy. Teraz widzę amunicję na beczce. Nie zawaham jej się wziąć. Dobra, sprawdźmy całą broń, czy mamy odpowiednio przeładowaną. Tak. What is this place? Co to za miejsce? Aha. Dobra, moi drodzy, więc tutaj zrobimy sobie jakby zakończenie
zapisujemy grę i w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, komentarze są wasze. I jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc dziękuję. Zachęcam. A teraz, moi drodzy, zapraszam jeszcze na wszystkie strony, do których linki są w opisie. I chciałbym z tego miejsca również podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!